Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy polską powieść Chodź ze mną. Napisał autor Orbitowski, to jest Łukasz Orbitowski. Ja innych książek Łukasza Orbitowskiego nie czytałam. Tą dostałam w prezencie od Winicjusza i przeczytałam z dużym zainteresowaniem. Powieść jest taką w zasadzie rozmową i informacjami, które otrzymuje, to jest Dustin Barski, czyli główny bohater tej powieści, a w zasadzie to jest w cudzysłowie można powiedzieć autor tej powieści, ponieważ on pisze wspomnienia, zapisuje swoje rozmowy z mamą codziennie na komputerze. I sprawa wygląda w ten sposób, że on się wychowywał sam, bez ojca, mama go wychowywała tylko i ma w tej chwili lat 43. Jest to rok 2017, kiedy się dzieje akcja. I przez całe swoje młodzieńcze lata, nawet dzieciństwo, miał kilka pytań do mamy, która zawsze zbywała te pytania, w żaden sposób nie chciała mu na to odpowiedzieć. Było wiele tajemnic i pierwsze chciał wiedzieć, dlaczego się nazywa Dustin. Druga sprawa to o swoim ojcu coś chciał wiedzieć i mama za każdym razem się irytowała, nie mówiła i zmieniała temat. I trzecie pytanie, dlaczego się urodził w Szwecji? Tutaj w tym 2017 roku Dustin Barski mieszka w Gdyni, ma żonę i synka i prowadzi, w zasadzie jest to własna jego restauracja, Fernando się nazywa, a on jest kucharzem i bardzo tą pracę lubi i oczywiście zaczyna pracę jako kucharz o godzinie 11, 12, czasem o 13. W związku z tym jego tryb życia jest zupełnie inny niż przeciętnie ludzi, ponieważ idzie dużo wcześniej dużo później do pracy, kładzie się spać bardzo późno i ma takie dni, kiedy raz w tygodniu przychodzi do mamy. A jeśli chodzi o tą Szwecję, mama jemu powiedziała, bo mama jest stomatologiem. W zasadzie już jest w tej chwili na emeryturze, bo ma powyżej 80 lat i była stomatologiem i powiedziała, że pojechała do Szwecji, bo był jakieś sympozjum naukowe, a pojechała w bardzo zaawansowanej ciąży, w związku z tym on się urodził w Szwecji. To na jedno pytanie, które mu odpowiedziała. I teraz w tym roku 2017 przychodzi do mamy i mama chce mu opowiedzieć swoje życie. Sytuacja jest tego typu, że na przykład on tutaj pisze, że powiedzmy, pisze na komputerze te wspomnienia, które mu mama przekazuje zawsze nocą. I jest noc pierwsza i mama zaczyna od 1958 roku, a on zapisuje, że to jest pierwszy wtorek października 2017 roku. I tak po kolei jest, że na przykład spotyka się z mamą w czwartek i pisze, czy to jest drugi czwartek, czy to jest trzeci czwartek 2017 roku i o czym mama, jakie lata mama mu opowiadała i on to w nocy zapisuje. Jest to bardzo taka, trudno powiedzieć, dziwna, w każdym razie powieść, zupełnie inna niż wszystkie. Przede wszystkim chodzi o język. Ja tutaj przeczytam jedno zdanie, ponieważ całą
tą powieść pisze ten 43-letni człowiek i on to pisze takim językiem, jakim się posługuje z kolegami, znajomymi, jaki jest jego takim bezpośrednim językiem. No więc zawsze literatura jest taka grzeczna, wygładzona. Tu jest takie jedno zdanie, ponieważ w pewnym momencie dostała mama pomarańcze, dziadek, czyli ojciec mamy, się na to oburzał i tutaj przytoczę, jak ten język wygląda. Nocą mama posłyszała go w ciemnościach, czyli swojego ojca. Ściągnął kosz z półki i pokryją mu wpieprzał pomarańczę. I to jest bardzo jedno słowo, które jest takie bardzo delikatne. Jest dużo bardziej takich słów nawet dosadnych. W całym tym opowiadaniu, czyli ten Dustin, 43-letni mężczyzna, piszący wspomnienia swojej mamy, pisze takim językiem bardzo, no, młodzieżowym, nie wiem jak to... Potocznym. Potocznym, z którym ja się bezpośrednio nie spotykam. No, chyba, że czasami w przypadku twojego synka. No, gdzieś usłyszę, ale nie jest to... Ale od razu wlatuje ci drugi mucham. I właśnie tak jest inna niż wszystkie inne książki, które ja przeczytałam. Powiem tylko początek, o czym to jest. Więc mama Dustina, Helena, w 1958 roku była studentką medycyny i studiowała stomatologię. I poznała Rosjanina, oficera rosyjskiego, który stacjonował w Gdyni i był kapitanem niszczyciela rosyjskiego. W związku z tym gdzieś się poznali i zaistniało wielkie uczucie między nimi. On był dużo starszy od niej, ale i ona, i on się zakochali w sobie. W związku z tym wszyscy w tym momencie byli bardzo przeciwni. Tak jak z tymi pomarańczami, jej rodzice byli oburzeni, że się spotyka z Ruskim. Ponieważ, jak wiemy, Polska była pod okupacją Związku Radzieckiego. Tak. A jeszcze wcześniej napadnięta przez Rosję w czasie II wojny, światowej. Więc był wielki ostracyzm, jeśli chodzi o wszystkich sąsiadów i takie środowisko, mało tego na uczelni. Bardzo ciekawie jest to napisane, jakie były na przykład wpływy, że ona się bała zdać egzamin, a w pewnym momencie profesor, którego ona się bała, po prostu prawdopodobnie był zmuszony, że wziął indeks, od razu wpisał jej, zadał jakieś pytanie i... Były to czasy, w których nie trzeba było nikogo do niczego zmuszać. Wystarczy było wiedzieć, kto z kim się zna. Spotyka. No tak. Tak. Tutaj pozwolę sobie o małe wtrącenie. Kiedyś było takie świetna opowieść reporterki polskiej, która mieszkała w Rosji, która miała szczęście czy nieszczęście zadać pytanie w czasie corocznym zestawie pytań do Putina. Zadała mu pytanie, a ona mieszkała w Rosji i opowiedziała, że po prostu na drugi dzień ona nie mogła się na swoim osiedlu doprosić o naprawę paru rzeczy. Na drugi dzień przyszli, naprawili jej wszystko, przeprosili, że tak długo to trwało. Żaden Putin przecież nie dzwonił i nie tłumaczył, że coś trzeba naprawić. Oni już wiedzieli sami. I widzieli ją, gdzie trzeba. I tutaj właśnie pewne rzeczy były pod górkę, a pewne rzeczy były z górki w związku z tym. Z powodu tej znajomości. Mało tego, znajomości, tej miłości i tak dalej.
I jest to powieść też na kanwie takiego zdarzenia. Tutaj bardzo to jest tak podkreślone, jakby to był ufoludek, ale w każdym bądź razie zdarzyło się w końcówce lat 50., że jakiś obiekt, nie wiadomo jaki obiekt, wpadł do gdańskiego basenu portowego. I tutaj jest wykorzystany ten motyw jako jakiś, no można powiedzieć, Amerykanin, ufoludek, czy jeszcze jakieś inne zdarzenie, nie wiadomo czy to był meteoryt. No niemniej jednak tutaj występuje postać w tym kontekście. I ci młodzi, ci zakochani w sobie, czyli ten Rosjanin starszy i ta 20-letnia Helena, w pewnym momencie uciekają motorówką do Szwecji. Potem jest bardzo dużo rzeczy takich naprawdę sensacyjnych, wywiadowczych, w każdym bądź razie bardzo bogate i ciekawe życie Heleny, która cały czas była razem z, ona go nazywa Kola, z Kolą, i przeżyli dużo, wiele lat, bo przecież w 58 roku się poznali, w 58 roku zaczęli być ze sobą, a jeszcze w międzyczasie się okazało, że Kola ma w Leningradzie żonę i syna. No więc ona chciała go rzucić, no ale uczucie było większe i mimo wszystko byli razem. A Dustin urodził się dopiero w 74 roku, więc ileś lat, dosyć sporo, byli ze sobą. I powiem, że bardzo ciekawa książka, bardzo dużo takich wątków, czasami nieprawdopodobnych, czasami takich dziwnych, ale wartka akcja i sposób narracji zupełnie inny, bo na przykład pisze, mówimy już o Dustinie, który pisze tę nocną porą, to co mama mu powiedziała w danym dniu, ale wtrąca w międzyczasie swoje codzienne życie. Co zrobił w restauracji, jak rozmawiał z synem, co zrobił na śniadanie i wraca do tych momentów, które w danej chwili, w danym dniu mama mu opowiadała. Pisze to nocami, bo mówi, nie może, żeby mu umknęło, żeby zapomniał to całe ciekawe życie mamy, którym się dowiaduje po 43 latach swojego życia, nawet nie zdawał sobie sprawy, ile jego mama miała przygód, jak wędrowała po świecie i jak to wszystko się odbywało i cokolwiek się mógł dowiedzieć o swoim ojcu, nie mówiąc o swoim imieniu. Także polecam, bardzo dobrze się czyta i bardzo nietypowa konwencja, może trochę szokujący język, no ale taki wśród pewnych ludzi taki po prostu używany, taki codzienny. Dziękuję. Dziękuję Państwu.